już wybierzemy się na stok, przed zjazdem bardzo ważną częścią naszego dnia jest rozgrzewka, przygotowanie naszego organizmu do wysiłku. Najlepiej taką rozgrzewkę rozpocząć od minutki biegania, co pozwoli nam pobudzić nasze krążenie. Następnie mówi się, że należy rozgrzewkę wykonywać albo od góry, albo od dołu, czyli możemy zacząć od tego, że rozgrzewamy szyję, stawy barkowe, kręgosłup, tułów, biodra, kolana i stawy skokowe. Ważna część nadgarstki, ponieważ często przy upadkach może dojść do urazu nadgarstka, więc rozgrzanie, przygotowanie tych wszystkich elementów pozwoli nam później uniknąć kontuzji. Stając na stoku, najlepiej rozpocząć sobie naukę od ustawienia nart na płaskim terenie. Wpinamy narty poprzez umieszczenie palcy w przedniej części wiązania, następnie wpinamy piętę. Jeżeli zapinamy narty na stoku, to zawsze zapinamy najpierw dolną nartę. Narty muszą być ustawione w linii prostopadłej do linii spadku stoku. Dbamy o to, żeby w wiązaniach nie znalazł się śnieg, który potem może spowodować wypięcie narty. Postawa narciarska. Jeżeli chodzi o kije, zwykle na początku nauczamy bez używania kijów z rękoma na bioderkach. Natomiast jeżeli już kije trzymamy, są one ustawione lekko z przodu, daleko kawałek odsunięte łokcie od ciała. Kije nie krzyżują się z tyłu, nie szuramy nimi po ziemi. Nasze podudzia oparte są mocno o języki butów. Jesteśmy wychyleni do przodu, co daje nam dobrą kontrolę później w czasie jazdy nad nartami. Jeżeli byśmy pochylili się do tyłu, przody nart robiłyby nam co chcą i nie bylibyśmy w stanie kontrolować nart. Przy poruszaniu się po płaskim terenie występują dwa rodzaje kroku. Jest to bezkrok i krok zwykły. Bezkrok charakteryzuje się tym, że wbijamy kije w ziemię i odpychamy się, pochylając tułów do przodu. Przemieszczamy w ten sposób narty. Drugi sposób, krok zwykły. Na przemian stronnie poruszamy nogami i rękoma. Przemieszczamy się w przód. Jeżeli chodzi o obracanie, to możemy się obrócić poprzez przestępowanie dziobków lub piętek.